Wiele gatunków motyli dziennych oraz nocnych, tak zwanych ciem, zagrożonych jest wyginięciem. Jeśli chodzi o motyle dzienne, to w Polsce można szacować, że prawie połowa gatunków jest mniej lub bardziej narażona na wyginięcie. Sytuacja Polski na tle innych krajów wygląda średnio. To znaczy, są kraje, gdzie ubytek gatunków jest znacznie większy jak u nas. To są kraje przede wszystkim Europy Zachodniej. Natomiast no, trzeba podkreślić, że kilka gatunków również zniknęło z fauny polskiej. Przyczyny są związane z działalnością człowieka. Intensyfikacja rolnictwa, fragmentacja krajobrazu na skutek zabudowy różnego rodzaju, a także zaniechanie użytkowania niektórych terenów, które przekształcają się w niekorzystny sposób. No, często tym dodatkowym czynnikiem, który na to wpływa, jest na przykład inwazja obcych gatunków roślin, jak na przykład nawłoci amerykańskich. Pszczoły niosą dla nas jakieś korzyści materialne w postaci produkcji miodu, czy też w postaci tego, że są zapylaczami roślin uprawnych. Natomiast motyle wydają się być taką grupą, która jest do niczego nikomu niepotrzebną. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że motyli jest bardzo dużo, jeśli chodzi o liczbę gatunków, no i są istotną rolę pełnią w ekosystemach, jako że same coś zjadają, szczególnie stadium gąsienicy, są pokarmem dla innych gatunków zwierząt. Natomiast motyle przede wszystkim dla nas, naukowców, pełnią rolę wskaźników. To znaczy, jeżeli coś się dzieje w środowisku, to motyle giną jako pierwsze, tak wykazały różnorakie badania. A z kolei chroniąc motyle, będziemy chronili całą różnorodność, ponieważ no, z kolei one będą tak zwanymi gatunkami osłonowymi dla nas. Chcemy bardzo zwrócić uwagę na problemy związane z ochroną motyli i w ramach akcji Ratujemy Motyle chcielibyśmy uratować, czy też wspomóc populację takiego bardzo pięknego, jednocześnie bardzo zagrożonego w skali Europy gatunku czerwończyka fioletka. To jest motyl związany w stadium gąsienicy z zerdestem wężownikiem. No i chcielibyśmy taki teren występowania tej zanikającej populacji objąć ochroną, to znaczy użytkować go w sposób optymalny dla tego gatunku, czyli kosić wtedy, kiedy temu motylowi nie zaszkodzimy, jednocześnie zlikwidować rośliny inwazyjne, no i ewentualnie również może w drodze jakiejś sztucznej hodowli wspomóc tą populację, jeżeli się okaże, że ona jest rzeczywiście na granicy wyginięcia. Chcemy dać taki pozytywny przykład, że może warto czasami jest właśnie inwestować również w ziemię, tworzyć prywatne rezerwaty, a może nawet wprowadzić taką modę na posiadanie łąk z motylami, prawda? Marzy nam się, że kiedyś może tak zwani celebryci będą się przechwalać tym, że ja mam łąkę z czerwończykiem fioletkiem.